Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, bohaterem wieczoru dzisiaj jest Pan Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki. Pan Tobiasz Bocheński jest synem Tomasza Bocheńskiego, profesora literatury, witkacologa. A o nim samym można powiedzieć tyle, że jest to polski prawnik, badacz doktryn polityczno-prawnych, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, wojewoda łódzki w latach 2019-2023, a wojewoda mazowiecki od 2023 roku. Także proszę Państwa, żeby nie przeciągać, to od razu oddaję głos panu wojewodzie. Proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Witam Państwa. Bardzo serdecznie. Od razu, tak, rozumiem. Od razu Państwa przepraszam, jakby mój wykład czy odczyt był niespójny, ale dawno nie miałem okazji do tego rodzaju formuły, bo życie wojewody temu nie sprzyja. Tak jak pan kustosz powiedział, jestem specjalistą, jeżeli chodzi w wymiarze naukowym, od doktryn polityczno-prawnych, czyli od filozofii polityki, filozofii prawa i ich przecięcia i odczytywania ich z porządku prawnego, jak i odczytywania myśli filozofów czy różnego rodzaju myślicieli, którzy wyrażali pewne poglądy na temat państwa, prawa, roli jednostki i tego rodzaju kategorii. Ale dzisiaj mamy porozmawiać czy zająć się zagadnieniem zupełnie innym, czyli wyzwaniami, jakie stoją przed naszą ojczyzną do 2030 roku. I jest to w pewnym sensie, na pewno jest symboliczne, że po pierwsze rozmawiamy w Instytucie imienia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wielkiego opozycjonisty, wielkiego profesora prawa, wielkiego państwowca i w końcu wielkiego prezydenta, który myślę, że można powiedzieć, iż cała jego idea fix jego życia to właśnie była Polska, jej dobrostan i jej przyszłość. A z drugiej strony symbolicznie rozmawiamy, dlatego że jesteśmy 18, zdaje się, dni przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, które jak każde praktycznie wybory parlamentarne czy prezydenckie w naszym kraju mają ogromne znaczenie i będą decydowały o przyszłości zarówno wewnętrznej, jak i geopolitycznej naszej ojczyzny w najbliższym czasie. Zatem zdaje się, że z tych dwóch wymienionych przeze mnie powodów nie ma lepszej możliwości niż zajęcie się rozważeniem wyzwań, jakie stoją przed naszą ojczyzną w najbliższych latach i może nawet i w najbliższych dziesięcioleciach. Aby w właściwy sposób, moim zdaniem, odnieść się do tego problemu, musimy po pierwsze zdiagnozować sobie sytuację obecną, jak ją diagnozujemy, jak ją oceniamy w różnych aspektach, jeżeli chodzi o Polskę. Następnie powinniśmy zastanowić się, co jest pożądane, zatem jakie my jako wspólnota polityczna, jako naród mamy aspiracje i do jakich celów chcemy zmierzać. To musimy skonfrontować z tym, co jest możliwe. Zatem musimy skonfrontować to z sytuacją międzynarodową, różnego rodzaju uwarunkowaniami międzynarodowymi, jak i naszymi wewnętrznymi, czy to sceną polityczną, czy innymi uwarunkowaniami, by zastanowić się, co z tych elementów, do których aspirujemy i które widzimy, które projektujemy, które nosimy w umysłach czy sercach, jesteśmy w stanie zrealizować. Oczywiście w tej wizji najważniejsze są dwa wymiary, o których myślimy. Jest to wymiar geopolityczny, czyli jakby Polska w Europie, Polska w świecie, Polska jako podmiot oddziaływania różnych wielkich sił politycznych i ten wymiar wewnętrzny, ten taki mikrowymiar, czyli ten, w jaki sposób nam jako Polakom, nam jako obywatelom ma się w przyszłości żyć, jak widzimy rzeczywistość nam bliższą, tą nas otaczającą jakość życia, wygląd naszych miast, wygląd instytucji publicznych, jak je projektujemy. Ale aby na te wszystkie pytania odpowiedzieć i w pewien sposób je zarysować, co będę starał się dzisiaj zrobić, będziemy potrzebowali też wybrać się w pewną podróż historyczną i spojrzeć na historię naszej ojczyzny. Dlatego, że uważam i będę bronił takiego stanowiska, iż historia nas definiuje
W historii każdego narodu istnieją pewne siły determinujące jego przyszłość. Niekoniecznie jest to determinizm historyczny w sensie marksistowskim, że coś musi koniecznie nastąpić. Ale są pewne zdarzenia w życiu każdego narodu, które zmieniają jego bieg i go determinują, czy w sferze wartości, czy to w świadomości nas żyjących, czy nawet nie jesteśmy uświadomieni niektórych tego rodzaju procesów. I przyglądając się i sięgając do tej historii, zdaje się, że jest to konieczne, aby móc w jakiś sposób projektować przyszłość, która nadejdzie i miejmy nadzieję, że będzie to przyszłość pomyślna. Niewątpliwie, gdy patrzymy dzisiaj na Polskę w 2023 roku i patrzymy na nią z dystansem, nie patrzymy na te wydarzenia, które możemy każdego dnia obserwować w telewizji, nie patrzymy na ten bieżący spór polityczny, to na pewno możemy powiedzieć, że dzisiejsza Polska, odnosząc się do roku 89, jest państwem sukcesu. Nie jest państwem sukcesu bezwzględnego, co oznacza, że nie chcę powiedzieć, że od 89 roku do 2023 roku osiągnięto wszystko, co byłoby możliwe w tym czasie i że wszystkie procesy, jakie się odbyły, transformacyjne, wszelkie zmiany legislacyjne, gospodarcze, kulturalne, przebiegały w sposób optymalny. Jestem jak najbardziej odległy od tego punktu widzenia, stąd też jestem wojewodą rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, a nie innego, co jest oczywiste. Ale kiedy popatrzymy na pewne współczynniki wzrostu gospodarczego, jakości życia, tego, jak się zmieniły instytucje prawne, pewne praktyki życia społecznego, to widzimy, że niewątpliwie Polska jest krajem dynamicznie się rozwijającym, co jest również źródłem naszych problemów w relacjach międzynarodowych, bo może niektórzy uważają, że jesteśmy zbyt dynamicznie rozwijającym się państwem. Jesteśmy państwem, jeżeli chodzi o sytuację bezpieczeństwa wewnętrznego, nie mówię o wojnie na Ukrainie, ale wewnętrznego, państwem bezpiecznym. Cieszymy się stabilnym wzrostem gospodarczym. Możemy mówić, że w Polsce nie ma poza napięciami politycznymi, które są silne i które obserwujemy w telewizji, ale nie ma napięć społecznych, nie jesteśmy rozdzierani, tak jak na przykład niektóre społeczeństwa zachodnie są rozdzielane. Państwo możecie obserwować napięcia dotyczące, powiedzmy sobie, na tle rasowym, pomiędzy imigrantami a rodzimymi mieszkańcami we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Tego rodzaju problemów w Polsce w zasadzie nie ma. Przestępczość jest ograniczona. Możemy mówić o pewnym stabilnym rozwoju, w którym się obecnie znajdujemy. Patrząc na kwestie finansów publicznych, nawet po epidemii COVID i nawet po całym kryzysie gospodarczym wywołanym wojną na Ukrainie, patrząc na sytuację rolnictwa, czy każdego z poszczególnych działów gospodarki, którym przyglądamy się z punktu widzenia budżetu państwa czy danych Głównego Urzędu Statystycznego, widzimy sukcesywny, systematyczny wzrost w każdej z tych dziedzin. Czy oznacza to, że w pewien sposób możemy powiedzieć, iż trafnym poglądem jest, że znajdujemy się w pewnej sytuacji takiego wytrwałego marszu ku poziomowi życia, który, takiemu średniemu poziomowi życia, który jest reprezentowany na Zachodzie. I teraz za każdym razem, gdy ktoś używa tego rodzaju sformułowania, jak ja przed chwilą, czyli na Zachodzie i marszu ku temu poziomowi, od razu ma się pewne reminiscencje czasów PRL-u, w którym Zachód był w pewien sposób gloryfikowany jako pewna oaza szczęśliwości, która jest absolutną antytezą wobec sytuacji gospodarczej w tej komunistycznej Polsce. Teraz, kiedy patrzymy i porównujemy, jeździmy w strefie Schengen swobodnie, porównujemy sobie sytuację w Polsce za granicą, nagle często się okazuje, że ten mityczny Zachód w niektórych miejscach jest gorzej rozwinięty, czy ma gorszą infrastrukturę niż my w naszej wizji, jaką projektowaliśmy sobie doganiania tego Zachodu, stworzyliśmy tutaj w Polsce. Oczywiście to nie oznacza, że średni poziom życia osiągnęliśmy tych mieszkańców Zachodu, ale do tego dążymy i zmierzamy w tamtą stronę. Ale jak Państwu wzmiankowałem, jest to źródłem naszych problemów. I o tym też dalej będę mówił, ponieważ jakbyśmy mieli sobie wyobrazić, ja często sobie to w ten sposób wyobrażam, zamożne państwa starego kontynentu, siedzą tam Francuzi, Holendrzy, Belgowie, Niemcy, trochę dalej Włosi, Anglicy, siedzą przy suto zastawionym stole, z którego korzystają, są to owoce ich
pracy, podbojów częstokroć, często oszustw historycznych, które doprowadziły ich do ogromnego bogactwa, wzrostu i zabezpieczyły, często też po II wojnie światowej oczywiście i planu Marszala i partycypowania w tym wymianie handlowej razem ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz my jesteśmy w sytuacji takiego junior partnera, który się pojawił, jest bardzo pracowity i chce się tam pomiędzy tych siedzących przy tym stole nie dość, że dostawić to krzesło, to jeszcze się dosiąść i ustawić sobie swój talerz i mieć, być pełnoprawnym uczestnikiem. No i spotykamy się z taką sytuacją, że ci przy tym stole, ponieważ liczba tych dóbr tam leżących jest ograniczona i nie jest wprost nieskończona, więc następuje naturalna relacja ściskania tych barków, pomiędzy które my staramy się wejść i widzimy to częstokroć, czy to ze strony na przykład Francji i Niemiec, kiedy naszym firmom spedycyjnym doskonale się powodziło i wypierały z rynku swoich konkurentów zachodnich. Nagle pojawiały się regulacje europejskie, które naszych przedsiębiorców jakoś nagle tak sprowadzały troszeczkę do dołu. To są wszystko objawy, które będą się tylko i wyłącznie w historii, która nas czeka, nasilały, zwalczania naszej konkurencji, aby nas nie dopuszczać, abyśmy my nie osiągnęli tego poziomu, który my, do którego my aspirujemy i uważamy, że jesteśmy historycznie predestynowani, a którzy nasi partnerzy wcale tak nie myślą, uważają, że nasza rola jest zupełnie inna i będą nas chcieli do niej sprowadzić. I to jest taki topos, to jest ta główna myśl, która będzie mi towarzyszyła, jak projektować, jak myśleć o nas w przyszłości, aby się tym siłom nie poddać i aby to wywalczyć. I tu pojawia się poza obiektywnymi ograniczeniami, czyli koniecznością przebudowywania instytucji, dalszej reformy państwa, prowadzenia pewnego rodzaju aktywnej polityki zagranicznej, zarówno w wymiarze klasycznym, dyplomatycznym, czy polityki gospodarczej, pojawiają się przy tym również przeciwdziałania w naszej ojczyźnie. Znaczy bym powiedział, że wszelka aktywność modernizacyjna po 1989 roku zawsze w Polsce odbywa się przeciwko komuś bądź w kontrze. To jest takie przeciwdziałanie. Za każdym razem, kiedy zgłaszany jest jakiś postulat, który faktycznie sprawy polskie w jakimś wymiarze ma popchnąć i jest korzystny dla, z punktu widzenia ogólnego, ogólnej pomyślności, ogólnego pomnożenia produktu narodowego, czy po prostu jest korzystne z punktu widzenia wspólnotowego, zawsze pojawia się jakieś przeciwdziałanie. I niezależnie, czy mówimy o takich instytucjach, czy takich działaniach, które są jakby wprost się narzucają, że powinny być wyrzucone poza nawias wszelkiej polityki. Tutaj na przykład mam na myśli Centralny Port Komunikacyjny. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ta inwestycja jest krytykowana. Ona jest wprost prorozwojową inwestycją, która ma nas zabezpieczyć w następnych dekadach samodzielnego wzrostu. Jest taką naszą, tak jak w międzywojnie miało Gdynię, tak my chcemy mieć Centralny Port Komunikacyjny i to jeszcze bardziej wielowymiarowo niż owa Gdynia. Ale gdy popatrzymy na przykład na lata 90., kiedy mieliśmy ten czas, który nazywamy wczesnym i potem późnym postkomunizmem, mówiąc jakby myślą polityczną Jarosława Kaczyńskiego. Działaniem, które zmierzało do modernizacji, była w owym czasie lustracja. I też następowało przeciwdziałanie, czyli brak chęci wprowadzenia tego mechanizmu. Wprowadzenie lustracji nie tylko miało w owym momencie historycznym, nie było tylko ukierunkowane na pewną sprawiedliwość, a było ukierunkowane na sprawiedliwość i wprowadzenie pewnego ładu moralnego do odradzającej się wolnej Polski, ale również było działaniem modernizacyjnym, bo było poparte świadomością, że istnienie niejasnych powiązań sieciowych różnych ludzi z dawnych służb będzie ograniczało naturalny rozwój, spontaniczny rozwój naszej własnej inicjatywy i też natrafiało na oczywiste przeciwdziałanie. Dzisiaj, przykład z dzisiaj takiego przeciwdziałania. Dzisiaj było otwarte Muzeum Historii Polski na Cytadeli. Wspaniała, wielka instytucja, stała wystawa dopiero będzie w tym muzeum, ale no wreszcie doczekaliśmy się placówki muzealnej z prawdziwego zdarzenia. Bardzo Państwa zachęcam, żeby tam pójść. Ono naprawdę budzi, jest imponujące. Dzisiaj tam będąc to obserwowałem. Naprawdę nie było woli poprzednich rządów. 17 lat to trwało, aż dopiero rząd
pani premier Beaty Szydło, a głównie pan premier Gliński wziął się za doprowadzenie tego do finału. I to, co dzisiaj przeczytałem w sferze medialnej na ten temat, no na przykład z punktu widzenia Hołowni jako partia, była wielka krytyka, że to jest jakaś megalomania, że to nie jest potrzebne, że to czyli widzicie państwo, mamy kolejny przykład, no chyba jest oczywiste, że taki naród jak Polacy powinni mieć swoją wielką, nowoczesną placówkę muzealną, mówiącą o historii Polski, wydającą książki, udostępniającą wystawy, sprawiającą, że szkoły z całej Polski przyjeżdżają, żeby uczyć się historii, prawda? I to jest zaskakujące dla, powiedzmy sobie, 20% uczestników debaty publicznej, którym się wydaje, że to jest niepotrzebne i to są zmarnowane pieniądze. I to jest taki aktualny z dzisiaj przykład takiego przeciwdziałania, jeżeli chodzi o aktywność, która powinna być absolutnie pozbawiona tego rodzaju elementów. I teraz koncentrując się na tej diagnozie nas tutaj dzisiaj obecnie, bo powiedziałem o tych elementach naszego rozwoju, które są dobrym prognostykiem na przyszłość, ale są pewne części naszej polityki, czy życia publicznego tu i teraz, które nas w sposób bardzo poważny ograniczają i które nie są wcale tak dobrym prognostykiem na przyszłość, jakbyśmy tego chcieli. Ja dzielę frakcje polityczne, stronnictwa polityczne w Polsce na cztery kategorie, odwołując się do czterech postaw geopolitycznych. Jest po pierwsze postawa, która wierzy, że Polska jest podmiotowym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, która jest w stanie obronić swoją państwowość i że jest w stanie realizować interesy narodowe poprzez państwo. Coś, co jest jakby oczywiste i reprezentantem tego poglądu jest szeroko pojęty obóz Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. I to jest ci, którzy wierzą, że Polska powinna trwać i że Polska powinna się rozwijać, mówiąc w uproszczeniu. W historii mamy wiele przykładów tego rodzaju podmiotowej postawy. Wszyscy ci, którzy są ojcami niepodległej w 1918 roku, właśnie byli wyznawcami tego geopolitycznego poglądu. Po drugie, istnieje pogląd o zależności i o opcji tak zwanej niemieckiej, czyli pogląd geopolityczny, który uważa, że my jesteśmy za słabi, żeby być samodzielnym podmiotem geopolitycznym, że jesteśmy w takim miejscu Europy, a nie innym, że potrzebujemy silniejszego partnera, więc tym silniejszym partnerem będą Niemcy. I w dzisiejszej Polsce ten pogląd wyznają, no, w pierwszej kolejności samo się narzuca Koalicja Obywatelska, to jest oczywiste, Polskie Stronnictwo Ludowe, powiedzmy, że partia Hołowni i część Lewicy, ale nie cała. Jest jeszcze jeden pogląd, jeszcze są dwa poglądy. Jeden, ja nawiązuję do myśli Róży Luksemburg, czyli żeby Polska była Republiką Radziecką, czyli żeby Polski w ogóle nie było, bo jest niepotrzebna. To jest w wersji złagodzonej pogląd kosmopolityczny, w którym Polska ma nie być państwem niezależnym, ma się rozmyć w jakimś wielkim organizmie międzynarodowym. No i tutaj reprezentantami tego poglądu na pewno jest ta pozostała część lewicy, która nie poszukuje patronów w Berlinie. No i jest jeszcze obecnie najmniej popularny pogląd, czyli zależność od Rosji geopolityczną, czyli to, co w zwulgaryzowanej wersji obecnie niektórzy przedstawiciele Konfederacji i pewnych środowisk narodowych prezentują, co ma być niby odwołaniem do myśli Romana Dmowskiego i dyskusji między nim a Piłsudskim, ale to obecnie ma niewiele wspólnego z tamtą ówczesną dyskusją i to jest też takie nawiązanie nie tylko do rosyjskości, ale do pewnej też wizji wschodu, jako do tej części, do której powinniśmy my przynależeć. Można by o tym dużo mówić. I to jest zasadniczy podział. I teraz ja będę bronił tezy, że jedyną szansą dla nas rozwojową jest tylko oparcie się o kierunek suwerennościowo-podmiotowy, ten pierwszy, bo tylko on w pełni jest w stanie zabezpieczyć nasze aspiracje i naszą wizję naszej przyszłości i to, w jaki sposób siebie sami identyfikujemy jako naród polski czy nasze dziedzictwo. Ale jednocześnie ta ścieżka jest najtrudniejsza, najbardziej wyboista i najbardziej niebezpieczna, więc wymagająca od nas przyjęcia jak największego, nie przyjęcia, wymagająca od nas jak największego wysiłku w aktywności publicznej po to, żeby móc w ogóle nią kroczyć.
To można nazwać w taki sposób i pewien badacz myśli Józefa Piłsudskiego, określając Józefa Piłsudskiego, nazwał to w ten sposób, że to jest licytowanie polskich spraw wysoko. To jest bardzo ładne określenie, ale tak w pewien sposób metaforyczny ujmuje, w jaki sposób chcemy traktować polskie sprawy. Zawsze chcemy je licytować wysoko. Jak Państwo popatrzycie na dzisiejszą dyskusję polityczną, to chyba można się zgodzić, że nigdy tak wyraźnie, no, nigdy to za dużo powiedziane, tak wyraźnie od XVII i XVIII wieku, jak dziś, teraz, obce, ościenne narody nie próbowały ingerować w proces polityczny wewnątrz Polski, jak teraz w czasie tych wyborów. To znaczy to, co widzimy w naszych wyborach obecnych, parlamentarnych, to przywodzi na myśl pewne bardzo złe praktyki polityczne z czasów upadku Rzeczpospolitej w XVII-XVIII wieku, kiedy ościenne państwa rościły sobie prawo, do, a szczególnie ambasadorowie tam pruski, rosyjski, rościli sobie prawo do decydowania o sprawach Polski. Myślę, że odbywa się to nie przez przypadek, bo jesteśmy w wyjątkowo ważnym momencie, który będzie decydował absolutnie o przyszłości tej części kontynentu, a my będziemy tym punktem jako państwo, czy tym miejscem, które będzie absolutnie ważyło. I teraz, zanim przejdę do tej części dotyczącej przyszłości, tych wyzwań, która myślę, że będzie jakby najbardziej polemiczna, to chciałbym wrócić do historii i o tym chwilę powiedzieć, bo wydaje się, że właśnie to będzie najważniejsze w tej wizji przyszłości. Paradoksalnie, jako wojewoda łódzki, a teraz mazowiecki, ja mam okazję wielokrotnie odbywać rozmowy z ambasadorami, przedstawicielami obcych państw. I te rozmowy uświadomiły mi kilka rzeczy, poza oczywiście agendami, jakie realizują te państwa. Uświadomiły mi po pierwsze, jak istnieje głębokie, w szczególności na zachodzie Europy, w szczególności w państwach starej piętnastki, głębokie niezrozumienie naszej historii i naszej tożsamości. To znaczy, poza pewnymi prostymi kliszami, poza wiedzą o Janie Pawle II, o Solidarności, kim był Lech Wałęsa, że był komunizm. Wiedza na temat naszego doświadczenia historycznego, naszej tożsamości, czy naszej kultury jest naprawdę bardzo znikoma. I to powoduje, że powoduje naturalną konfuzję poznawczą pomiędzy nimi a nami, dlatego że my mówimy, odwołując, nawet formułując argumenty polityczne, nie musimy się odwoływać wprost do naszego doświadczenia historycznego, ale pewne rzeczy są dla nas oczywiste, a z ich punktu widzenia są absolutnie nieoczywiste. Podam Państwu taki przykład, podam może kilka przykładów. Pierwszym przykładem są obecne nasze zbrojenia. Przecież nam się to wydaje jako oczywiste, tak? Jest wojna na wschodzie, musimy się uzbroić natychmiast, bo nasza niepodległość będzie zagrożona. Dla przedstawicieli państw, które na swej drodze nie straciły niepodległości, nie mają tego doświadczenia, jest absolutnie niezrozumiałe. Dla nich to, co się dzieje na wschodzie, jest jednym z różnego rodzaju wydarzeń politycznych, które się odbywają na świecie, odbywają się w Europie, ale nie odbierają tego jako tak egzystencjalne doświadczenie jak my. My odbieramy to jako egzystencjalne doświadczenie, bo mamy za sobą traumę 123 lat zaborów. I to jest pierwsza zasadnicza, na przykład, różnica między nami a nimi. Więc musimy zdawać sobie sprawę, że oni, nie wiedząc tego, też w inny sposób zupełnie postrzegają nasze działania, które dla nas samych są oczywiste. I tu przechodzę do tego właśnie doświadczenia historycznego i chciałbym Państwu postawić, i to jest moja podstawowa teza, jeżeli chodzi o wyzwania do Polski do 2030 roku. Uważam, że powinniśmy odwołać się do dorobku i doświadczenia pierwszej Rzeczpospolitej, bo tam znajdują się źródła tego, tej wiedzy, tego doświadczenia i tej mądrości, które są nam w stanie pozwolić na zrealizować aspiracje niepodległego, silnego państwa w tej części Europy w wieku XXI. I nie mówię tutaj o wskrzeszaniu pierwszej Rzeczpospolitej, tylko sięgnięcia do tego doświadczenia. Dlatego, że
jakby zastanowić się nad tym, to jest oczywistym, że w łańcuchu pokoleń doświadczenia historyczne są przekazywane w pewien sposób cykliczny i że dla nas naturalnym jest sięganie do literatury, do myśli, nawet do filozofii wieku XX, do opozycji antykomunistycznej, do międzywojnia, do sporu Piłsudski-Dmowski, ale już do XIX wieku rzadziej, a co dopiero, jak ja Państwu mówię, żebyśmy sięgnęli do wieku XVI czy XVII. Specjalnie nie mówię o XVIII. Ale moim zdaniem to kluczowy moment w naszych dziejach, jako zarówno w sensie kulturowym, jak i w sensie doświadczenia politycznego, to jest właśnie utrata przez Polskę niepodległości pod koniec wieku XVIII. I to jest to, co zaważyło na całym naszym politycznym myśleniu i naszym doświadczeniu do dzisiaj. Dlatego i to dziedzictwo jest wśród nas obecne. I chciałem Państwu podać inny przykład, dlaczego warto sięgać do I Rzeczpospolitej. Do przykład, jak gdy wybuchła wojna na Ukrainie i przyjmowaliśmy uchodźców. Ja na jednym z dworców stałem z ochotnikami, z wolontariuszami, którzy mieli przyjmować pociągi pełne kobiet z dziećmi. I proszę sobie wyobrazić, że stoimy na tym dworcu, pytam się tych wolontariuszy, kim są. Nagle się okazuje, że wśród nich są student Litwin z wymiany, Białorusini, którzy uciekli przed Łukaszenką po sfałszowanych wyborach, studenci białoruscy i są jacyś Ukraińcy, którzy tu wcześniej przyjechali do pracy, no jesteśmy my. Nagle się okazuje, że jeszcze byśmy dołączyli Tatarów i Żydów i byłyby wszystkie narody I Rzeczpospolitej. I nagle wszyscy spotykamy się w XXI wieku, by intuicyjnie pomagać narodowi ukraińskiemu w tych trudnych momentach, które w owym momencie nastąpiły. I moją pierwszą myślą w tamtej chwili było, że to narody I Rzeczpospolitej znowu się spotkały i spotkały się dlatego, że ta kultura za nami przemawia, że od razu dla nas wszystkich to było bardzo naturalne spotkanie. To nie było sztuczne, to nie było wymuszone, to nie wymagało jakiejś instytucjonalnej, zewnętrznej organizacji. Naturalnie się spotkaliśmy. Skąd to wynika? No to wynika z wielu przyczyn i oczywiście i kulturowych, i historycznych, ale też pokazuje pewne trendy, które są dla nas charakterystyczne w historii, które mogą być fundamentem do budowania pewnej przyszłości. Gdy myślimy o pierwszej, dlaczego ja nawiązuję i chcę nas zakorzeniać z powrotem w myśli I Rzeczpospolitej? Dlatego, że nie jest to tylko myśl, tak jakby chcieli interpretatorzy oświeceniowi z wieku XVIII, czy interpretatorzy późniejszy, jak Kołakowski, który pisał jeszcze w paryskiej kulturze po emigracji. Kołakowski pisał, że to Sarmaci to są jacyś tam wąsale, którzy siedzieli, jedli, pili i wszystko przegrywali. Chciałem Państwu powiedzieć, że polska myśl polityczna wieku XVI i wieku XVII jest na poziomie ówczesnym światowym, jest na poziomie europejskim. Niektóre z tych traktatów były, a w zasadzie większość z nich, niedostępna polskiemu czytelnikowi. Na przykład tu na obronę Kołakowskiego można powiedzieć, że on po prostu nie mógł tego przeczytać, ponieważ to do XX, a niektóre do XXI wieku było po łacinie. I niektóre tłumaczenia dopiero obecnie się ukazują w języku polskim, a były to bestsellery na świecie wydawane w Holandii dotyczące sposobów wojowania, dotyczące sposobu organizacji państwa, nawiązujące do rzymskiego dziedzictwa, do Liviusza, do bardzo, bardzo, bardzo wielu kwestii. Ale jednocześnie one niosły ze sobą pewne przeświadczenie głęboko zakorzenione, przeświadczenie dotyczące państwa polskiego jako oczywistości. Czyli nie mają w sobie elementu związanego z traumą utraty niepodległości. Bo jak popatrzymy na wiek XIX i wiek XX i koniec wieku XVIII, one są naznaczone traumą
upadku, gnicia ustroju, ten słynny spór historyków Szkoły Warszawskiej i Szkoły Krakowskiej o przyczyny upadku I Rzeczpospolitej, są naznaczone tą dyskusją pomiędzy być albo nie być, pomiędzy jesteśmy albo nas w ogóle nie ma. I wiek XX jest też naznaczony tym, że chcemy być i potem wracamy na mapę, ale znowu jesteśmy zdeterminowani tą walką, że chcemy się utrzymać, chcemy pozostać. Dziś jesteśmy w innym miejscu, nie jesteśmy w takiej roli. Dzisiaj jesteśmy przed innym pytaniem, nie przed pytaniem, przynajmniej ja sobie tego życzę, gdy o tym myślę, nie przed pytaniem, czy chcemy się utrzymać, tylko jak mamy się rozwijać, by osiągnąć nasze własne aspiracje. Stąd też uważam, że koniecznym jest sięgnięcie do pewnego dziedzictwa i pewnej myśli politycznej, która, jak na przykładzie tego dworca z Białorusinami i Ukraińcami, jest nam bliska i jest nam potrzebna do tego, aby odbudować nasze myślenie o tej rzeczywistości, w której chcemy żyć w przyszłości. Kiedy to, jak Państwu powiedziałem, to przejdźmy do tych wyzwań dotyczących Polski do 2030 roku, a może i później. No i tutaj już jest mniej optymistycznie, bo wyzwań jest ogromna liczba, jest ich bez liku. Pierwszym zagadnieniem wydaje się, należy postawić pytanie, Europę Środkowo-Wschodnią. Państwo zapewne często widzicie w dyskusjach, w szczególności teraz, po różnych perturbacjach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi, taki spór, który można nazwać, niektórzy nazywają, między realizmem politycznym a romantyzmem politycznym. Realiści polityczni, którzy dzisiaj często zabierają głos, twierdzą, że państwo polskie powinno się tylko i wyłącznie kierować własnymi interesami i najczęściej twierdzą, że się nie kierowało w relacjach z Ukrainą, zaś ci, którzy sami siebie nie określają mianem romantyków, ale jest im to przypisywane, są określani mianem tych, którzy w porywie serca, niesieni myślą moralną, humanitarną czy jakąkolwiek inną, chcą pomagać innym albo prowadzą politykę międzynarodową ponad własne siły. W tej kwestii nie ma więcej nieporozumienia, wydaje mi się, znaczy jest więcej nieporozumienia niż zrozumienia w dyskursie publicznym. Bo przecież żaden polityk prowadzący politykę zagraniczną nie będzie swojego punktu widzenia czy swoich interesów prezentował, opierając się na zimnych stwierdzeniach prostego realizmu, że taki jest nasz interes i tak będziemy robili. Nawet ci, którzy są ojcami i często byli nazywani perfidnym Albionem, nigdy tego w ten sposób nie robili, zawsze okraszali to różnego rodzaju przymiotnikami. Zatem w sferze dyskursu często przerzucamy się w kwestiach Europy Środkowo-Wschodniej argumentami wewnątrz naszej polskiej dyskusji, które są tylko symboliczne i dotyczą epitetów, przymiotników i samej dyskusji, a nie dotyczą istoty spraw. Bo ci wszyscy, którzy teraz nagle rzucili się, że Ukrainie nie należało pomagać, że Zełenski jest nam niewdzięczny i że to wszystko był błąd, nie biorą pod uwagę tego, że kryterium naszego sukcesu nie jest to, czy Zełenski nas chwali, czy nie, tylko miarą naszego sukcesu jest to, że nie ma rosyjskich czołgów na przesmyku suwalskim i że oni nie mają zdolności militarnej do tego, żeby je tam przesunąć. I w tym momencie nie mają takiej możliwości. Czy jest to efektem polityki państwa polskiego względem Ukrainy? Niewątpliwie jest efektem, oczywiście efektem również polityki amerykańskiej i wielu innych czynników, ale również naszej. Zatem określiłbym to jako element sukcesu. Ale pozostaje jedno wielkie pytanie, jak się ten konflikt zbrojny zakończy. Dlatego, że wbrew różnym optymistycznym głosom, ja również należę do osób, które uważają, że wcale sytuacja dobrze nie wygląda. Ukraińcy mają ogromny problem z przełamywaniem frontu rosyjskiego, on jest bardzo dobrze zabezpieczony, zaminowany. Rosja ma ogromne zasoby surowcowe, ludnościowe, sankcje
oczywiście sprawiły jej ogromny problem, ale biorąc pod uwagę relacje z Chinami, relacje z Indiami, relacje z innymi państwami, powiedzmy sobie, nie należącymi do ściśle pojętego Zachodu, trwają cały czas i nie wygląda na to, jakoby mieli przestać trwać, a mają też bardzo duży przemysł zbrojeniowy i są, widać, w stanie prowadzić ten konflikt bardzo długo i na to się nastawiają. Nie wiemy, jakie są możliwości i jak długo Ukraińcy będą w stanie to robić, a od tego będzie zależała tak naprawdę cała nasza pozycja międzynarodowa i też w gruncie rzeczy nasza polityka wewnętrzna do 2030 roku i później. Dlatego, że będziemy się znajdowali w sprawach międzynarodowych w dwóch zderzeniach. Z jednej strony, tak jak to Putin i Ławrow określili, Rosja będzie sukcesywnie prowadziła politykę do odtworzenia swojej strefy wpływów, co oznacza, że będzie chciała nas wciągać w orbitę swojej zależności. Tu mamy oczywistą jasność chyba wewnątrz Polski, że tego sobie nie życzymy i to odrzucamy, jest co do tego kompromis polityczny. No ale pozostaje to druga sfera, to o czym troszeczkę wcześniej mówiłem, czyli o tym przepychaniu się do tego stołu pomiędzy silniejszymi i możniejszymi. I tu jest pytanie o Niemcy i Unię Europejską. I specjalnie zestawiam Niemcy i Unię Europejską jako jedność, dlatego że stoję na stanowisku, iż po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty w zasadzie nie ma żadnego państwa, które byłoby w stanie w jakiś sposób przeciwważyć obecnie Niemcy, a Francuzi w ogóle, po pierwsze ich pozycja podupadła gospodarczo w relacji do Niemiec, a po drugie nie mają takiej siły i nie są w stanie tego w żaden sposób równoważyć, a również w nas nie upatrują partnera do tego, żeby w ten sposób równoważyć Niemcy, bo tak to się zawsze w historii odbywało, że w ten sposób sojusze powstawały. I to jest dla nas ogromny problem i ogromne zagrożenie, dlaczego, że z jednej strony chyba wszyscy czujemy się częścią kultury Zachodu, cywilizacji Zachodu i również Unii Europejskiej w tym wymiarze, do jakiej my do niej wchodziliśmy. Jako wspólnoty otwartej gospodarczo, otwartej kulturowo, wymieniającej się doświadczeniami ze sobą, handlującej wzajemnie, przemieszczającej się swobodnie, ale nie byliśmy zwolennikami takiej wspólnoty, w której to jedno państwo ma przeważającą moc decyzyjną ponad wszystkimi pozostałymi i prowadzi politykę w taki sposób, który sprzyja gospodarce tego jednego państwa. A w tym momencie w Unii Europejskiej właśnie z tym mamy do czynienia i z tego rodzaju, można postawić hipotezę, z tego rodzaju polityką będziemy mieli do czynienia. Będziemy mieli do czynienia coraz bardziej wzrastającymi procesami protekcjonalizmu, w których to państwa, których konkurencyjność gospodarcza będzie się zmniejszała, będą chroniły swoje rynki w ramach Unii, walcząc ze swobodnym rynkiem, co będzie uderzało w naszą gospodarkę, która jest dynamicznie rozwijająca się i która stanowi naturalną przeciwwagę dla nich w tym momencie. Te państwa będą chciały utrzymywać taką sytuację, jak jest obecnie, to znaczy przewagi kapitałowej w Polsce, braku wzrostu kapitału polskiego, aby był on konkurencyjny z ich kapitałem, braku innowacyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw polskich, żeby nie zagrażały ich rynkowi i będą dążyły do utrzymywania nas na pewnym poziomie rozwoju, ale aby ten poziom nie był równomierny, podobny do ich rozwoju. To nie jest jakby diagnoza kontrowersyjna. Gdy spójrzcie Państwo na taką sytuację. Kiedy zaczynaliśmy budowanie autostrad w Polsce, w zasadzie pierwsze autostrady powstawały, były budowane przez firmy austriackie i firmy niemieckie. Kiedy pojawiły się firmy polskie, bo wymagało to zdobycia odpowiedniego doświadczenia, aby móc startować w przetargach, i tego rodzaju, różnego rodzaju formalne wymogi zostały spełnione przez polskich przedsiębiorców, to teraz większość funduszy unijnych już nie dotyczy dla Polski infrastruktury drogowej w przyszłości. W tej nowej perspektywie tę już zamykamy. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście. Teraz wszystkie fundusze są skoncentrowane na ekologii, na zrównoważonym rozwoju. Kto jest właścicielem tych technologii?
Nie, słucham? Niemcy, ale Niemcy, Holendrzy. My nie jesteśmy właścicielami, to znaczy nie mamy tych firm, które produkują cały ten sprzęt, technologie, które są potrzebne do inwestowania za pomocą tych funduszy. Oczywiście za 5-7 lat znowu będziemy je mieli, proszę mi gwarantować. Polscy inżynierowie są bardzo pomysłowi, ale wtedy agenda unijna będzie nowa. Jeszcze nie wiemy jaka, ale gwarantuję Państwu, że będzie nowa i będzie finansowo będzie dalej finansowo obsługiwać te inne interesy. I to jest dla nas podstawowe zagrożenie. W jaki sposób i jak umiejętnie prowadzić politykę na forum europejskim po to, aby nie dać się sprowadzić do pozycji wiecznego junior partnera, jak nie dostarczyciela taniej siły roboczej, to do dostarczyciela niższego rzędu technologii, bądź też po prostu kupca, który cały czas kupuje lepsze technologie od nowocześniejszych firm zachodnich. To jest podstawowe dla nas wyzwanie i bardzo trudne, bo jednocześnie pamiętamy o tym, którym jest egzystencjalnym zagrożeniem, czyli bycie zepchniętym do sfery wschodniej. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, który do 2030 roku będzie ważył, który jest często opisywany obecnie i dyskutowany, czyli z czego ja nie będę, jakby tylko zasygnalizuję, który będzie decydujący, to jest spór USA-Chiny i kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych i jeżeli to będzie prezydent republikański, to czy będzie prowadził politykę jakiejś formy odprężenia z Rosją, co widać obecnie po niektórych kandydatach republikańskich, czy nie, a jeżeli będzie to demokrata, czy utrzyma ten kurs i jak będzie wyglądała relacja pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, tego nie wiemy, to może się zakończyć na bardzo różne sposoby, są i optymiści, i pesymiści w tej kwestii, są geopolitycy amerykańscy, którzy twierdzą, że żadna wojna światowa nie jest możliwa, są, jak Państwo wiecie, w Polsce geopolitycy, którzy twierdzą, że jest nieuchronna. Gdyby się coś takiego wydarzyło, nastąpi absolutne trzęsienie ziemi w stosunkach międzynarodowych, które my odczujemy. Odczujemy oczywiście mniej, bo byłby to pierwszy raz wybuch wojny światowej nie na terytorium albo w bliskim sąsiedztwie Polski, ale byśmy to odczuli, ponieważ w Chinach produkowane jest wszystko praktycznie. Od sznurówek, każdy element naszej codzienności jest tam produkowany i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu byśmy nagle stracili dostęp do tych dóbr i byśmy się znaleźli w nieprawdopodobnej sytuacji trudnej gospodarczo, czyli te problemy gospodarcze, które wyniknęły wskutek wojny na Ukrainie, byłyby niczym w porównaniu z zawirowaniami gospodarczymi, które by pojawiły się wskutek tego rodzaju zderzenia. Ponieważ jesteśmy w instytucji, która nosi to szlachetne imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to musimy nawiązać do jego myśli, bo ona jest cały czas aktualna i niezmiennie aktualna, jeżeli chodzi o nasze relacje międzynarodowe. Ona opierała się na kilku założeniach. Pierwszym założeniem oczywiście było, że tyle znaczymy na Zachodzie, ile znaczymy na Wschodzie. Stąd ta aktywna polityka prezydenta Kaczyńskiego, energetyczna szczególnie, próbująca okrążyć Rosję ropociągami i gazociągami po to, żebyśmy my byli niezależni, ale też te inne dawne republiki poradzieckie, żeby również zdobywały podmiotowość. Stąd te w owym czasie przez media głównego nurtu wyśmiewane wizyty prezydenta Kaczyńskiego, ale co widzimy dzisiaj, było profetyczne. No dzisiaj prezydent Tadżykistanu chyba, albo Kazachstanu, nie jestem pewny teraz, przepraszam, bo jechałem, przeglądałem media, któryś z nich powiedział, że przystępuje do sankcji wobec Rosji. Co w ogóle, Tokajew, no ja nie wiem, jak Państwo pamiętacie. Kazachstan, Tokajew powiedział, że przystępuje do sankcji wobec Rosji i nie martwi się też roszczeniami terytorialnymi Rosji względem Kazachstanu. No to jest absolutnie coś niebywałego, co też pokazuje, że ta polityka, o której fundamenty kładł prezydent Lech Kaczyński, ona dzisiaj w tej sytuacji geopolitycznej, która ma proste konsekwencje naturalne i ona się wydarzyła i to wydarzyła w aspekcie pozytywnym. No ale skoro tyle znaczymy na zachodzie, ile znaczymy na wschodzie, to wymaga od nas prowadzenia aktywnej polityki wschodniej, aktywnej polityki względem Białorusi, aktywnej polityki względem Ukrainy, aktywnej polityki względem Mołdawii, która jest bardzo ważnym
państwem dla przyszłości Rzeczpospolitej, czego, o czym się często nie mówi, ale oczywiście nasza pomoc dla tego kraju w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy i rządu premiera Morawieckiego jest bardzo wydatna. No i oczywiście wszystko to, co nazywamy Trójmorzem, czyli to rozwinięcie myśli Piłsudskiego, przejście z Międzymorza do Trójmorza. Wszystko to oczywiście jest jakby konstytutywnym i koniecznym elementem w zasadzie egzystencjalnym. Znaczy każdy polski rząd powinien prowadzić tego rodzaju politykę, bo ona nas upodmiotawia w regionie, upodmiotawia nas względem partnerów zachodnich za Atlantykiem. I to, co było najstraszniejsze w czasach Platformy, to nie dość, że traktowanie naszych najbliższych partnerów, jak Litwinów, czy państw Grupy Wyszehradzkiej w sposób uwłaczający, niespotykanie się z nimi, traktowanie ich z góry, jak również niedotrzymywanie zobowiązań w przypadku premier Kopacz, jeżeli chodzi o imigrantów. To wszystko rozbijało pewną jedność Europy Środkowej, która ma pewną swoją tożsamość historyczną i pewne wartości, które są wspólne. No i teraz rozwinięcie drugiego elementu, kolejnego elementu myśli świętej pamięci prezydenta, to znaczy uniezależnianie nas od innych państw. W owym czasie oczywiście mieliśmy inny wzrost gospodarczy, inną zamożność, inne możliwości, więc to się wyrażało w czymś bardziej egzystencjalnym, czyli niezależności energetycznej, budowa gazoportu, chęć reaktywowania Baltic Pipe, co było trudne po tym, jak rząd Millera go skasował i Norwegowie nie byli zainteresowani, dopiero później się to udało zrobić, ale wszelkie te projekty uniezależniające nas energetycznie, teraz one się zrealizowały na szczęście, ale myśl o niepodległości czy o uniezależnianiu się w różnych formułach jest nam cały czas potrzebna. I w ten sposób, jakby z tej myśli wywodząc, możemy powiedzieć, że potrzebujemy niezależności czy podmiotowości, zarówno w gospodarce, tak jak te wszystkie projekty, jak regulacja Odry, jak budowanie centralnego portu komunikacyjnego, jak inne wielkie projekty, jak Rail Baltica, jak Via Carpatia, realizowane razem z Finlandią, państwami bałtyckimi i państwami na południe od nas, są kluczowymi i są elementem tego dziedzictwa prezydenta. Niezależność w nauce, to oznacza brak emigracji naszych talentów, to znaczy wykształconych ludzi po uniwersytetach, politechnikach, którzy opuszczają Polskę, którzy opuszczali Polskę, bo teraz ten proces jest zdecydowanie ograniczony, ale którzy opuszczali Polskę i swoje know-how, swoje umiejętności, swoje talenty rozwijali za granicą, wzbogacając tamtejsze gospodarki. Chodzi o to, aby oni zostali tutaj u nas. Kolejne zagadnienie, które jest niezwykle ważne dla naszego rozwoju do 2030 roku, to jest budowanie eksportu. To jest coś, czego mamy, my słyniemy teraz z wysokiego eksportu i z tego, że eksport się rozwija, ale nie mamy wciąż super nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Jest to związane z wieloma kwestiami. Po 89 ani roku ani nie było zainteresowania w budowaniu, ale też nie mieliśmy czego eksportować, więc nie byliśmy aż tak, państwo nie było potrzebne w tych procesach, ale mamy coraz więcej przedsiębiorców i tych ogromnych, ale też średnich i małych, nie mikro, ale małych, którzy są zainteresowani albo inwestowaniem w państwach afrykańskich i azjatyckich, albo przenoszeniem tam pewnych części swoich produkcji. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale taka jest obecnie polityka chińska. Oni tak chcą uciec z pewnych pułapek gospodarczych, że chcą tę najprostszą produkcję przenieść do Afryki z Chin. Więc jest bardzo duża potrzeba, aby państwo polskie stworzyło instytucje prawne i mechanizmy, które będą wspierały polski eksport i polski rynek. Węgrzy mają bardzo nowoczesny system dyplomacji gospodarczej, oczywiście państwa zamożniejsze od nas również, i to jest coś, czego bardzo potrzebujemy, ponieważ, przechodząc jakby dalej, to, co jest bardzo ważne do 2030 roku, to jest powstanie wielkiego polskiego kapitału, bo mając wielki prywatny polski kapitał, nie tylko takie spółki jak Orlen, ale po prostu mając polski kapitał, polskie wielkie przedsiębiorstwa rozwijające się, to jest to, co nam pozwoli przeskoczyć pewną pułapkę wzrostu i pozwoli nam na podejmowanie w przyszłości pewnych inicjatyw, które są absolutnie niezależne od czynników zewnętrznych. Bo jeżeli chcemy się
gdy popatrzymy na strukturę długu japońskiego, Japończycy są głównie zadłużeni sami u siebie. Amerykanie też są głównie zadłużeni sami u siebie. Ale u Chińczyków, wbrew pozorom, ten procent wcale nie jest aż tak duży, że ich w jakiś sposób, jakby nagle chcieli zacząć spłacać swoje zobowiązania, to nie ma tutaj takiego dużego problemu u Amerykanów. I chodzi o to, że my też przy realizacji pewnych wielkich przedsięwzięć lub skomplikowanych przedsięwzięć, inwestycji czy projektów, potrzebujemy tego polskiego kapitału, nie tylko państwowego albo prywatnego, żeby móc je realizować, a nie tylko zastanawiać się i szukać partnerów zewnętrznych. I jest jeszcze, i oczywiście potrzebujemy do tego dalszej reformy państwa, przebudowy instytucji w sensie jakby organów państwa, jak i prawa, po to, żeby było nowocześniejsze i sprawniejsze. To wiecie państwo, jak się patrzy na wielkich przywódców, mężów stanów, czy władców w historii, nieważne, czy to był Kazimierz Wielki, czy to był Ramzes II Wielki, czy ktokolwiek inny, zawsze były przeprowadzone w celu rozwoju danego państwa podstawowe reformy. I to była reforma fiskalna, reforma armii i reforma prawa. I bez reformy wymiaru sprawiedliwości, mówię państwu to jako prawnik, bez uproszczenia prawa, bez skrócenia procesów, które nie mogą trwać po 7 lat, nie mogą trwać po 8 lat, żeby się zakończyć. Bez tej reformy nie będziemy normalnym, nowoczesnym państwem, bo to nie może być tak, że ktoś z kimś jest w sporze, czy cywilnym, czy gospodarczym i nie odwołuje się do sądu, tylko zostawia tę sprawę, bo wie, że wynik będzie miał za 7 lat, kiedy to będzie nieaktualne. Za ile będziemy, każdy z nas, pomyślcie państwo, ile będzie miało lat za 7 lat, tak? A jeżeli ja dzisiaj wydam jako wojewoda rozstrzygnięcie nadzorcze i mnie jakaś gmina zaskarży, to wyrok z NSA prawdopodobnie będzie za 7. Także proszę mi wierzyć, to tyle trwa, to jest niemożliwe i to jest konieczne do przeprowadzenia. I jest jeszcze jedno wyzwanie, to już powiem tak kończąc, bo chyba już o wiele za długo mówię, niż państwa cierpliwość na to pozwala. Jest jeszcze jedno wyzwanie, które dotyczy wszystkich państw zachodnich i które było eksploatowane przez Putina. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, Putin siebie przedstawiał jako ten, który jest przedstawicielem prawdziwej kultury chrześcijańskiej, moralności i konserwatyzmu. To jest głęboko zakorzenione w tradycji rosyjskiej, bo oni siebie sami nazwali trzecim Rzymem, tak? Czyli tym, który wziął swoje dziedzictwo z Konstantynopola i teraz car jest katechonem. No dużo by o tym można było mówić, tak? Ale zrobił to celowo, dlatego że Putin finansuje skrajnie prawicowe i skrajnie lewicowe partie w różnych państwach na Zachodzie i ma ku temu swoją bardzo specjalną agendę, ale zaczął to tak przedstawiać i zaczął prezentować liczne konserwatywne postulaty, które faktycznie mogłyby za takie uchodzić, gdybyśmy nie znali natury samego Putina jako zbrodniarza. I wyzwaniem, jakie stoi przed wszystkimi społeczeństwami Zachodu, a ono ma już charakter ideowy, jest zmiana kulturowa, jaka na naszych oczach zachodzi, która jest faktem, który możemy w różny sposób ją oceniać. Konserwatyści będą ją krytykowali, liberałowie w sensie progresywiści, ci, którzy są zwolennikami lewicy, będą jej przyklaskiwali, ale ona się sukcesywnie odbywa. Zaczęła się mniej więcej, ja tak uważam, po 68 roku w ramach z rewolucją kulturalną, która miała wówczas następować. I ona w uproszczeniu, nie wchodząc w szczegóły, bo ma różne etapy, różne rozdziały, można by je w różny sposób opisywać, zmierza do pewnego przeniesienia egzystencjalnego myślenia człowieka. Człowiek ma myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Na tym polega ta nowa filozofia. Można to ją nazwać filozofią egoizmu, można ją nazwać filozofią sobkostwa, indywidualizmu, ale chodzi w tym o to, aby człowiek nie był tak głęboko zajmował się tylko i wyłącznie sobą, swoim rozwojem osobistym, aby nie był zainteresowany tworzeniem jakichkolwiek innych relacji, aby nie był zainteresowany tworzeniem relacji rodzinnych, a jak nie jest zainteresowany, jak państwo pamiętacie Arystotelesa, rodzina jest podstawową komórką, później jest wspólnota domowa, potem jest
państwo, polis, a potem jest jeszcze taka duża wspólnota tam kulturowa Greków, tak? Jeżeli nie będzie tworzył rodziny, zawsze będzie tą jedną osamotnioną jednostką. Wielu o tym pisało, nikt nie znalazł recepty. Milan Kundera, a przecież to niekonserwatywny pisarz, niedawno zmarły, pisał o tym, że każdy siedzi, zdaje się, w metrze wpatrzony w czubek własnego nosa, uważając siebie za nieprawdopodobnie wyjątkowego, unikalnego, a wszyscy w gruncie rzeczy są tacy sami, siedzą w tym samym przedziale i niczym się od siebie nie różnią. Tak to Kundera opisał. Badacz, eseista i miłośnik w ogóle kultury polskiej Włoch, Cataluccio, Francesco Marco Cataluccio, w takim eseju Niedojrzałość, choroba naszych czasów, opisał to jako taki panujący syndrom Piotrusia Pana, czyli że to jest takie wieczne dzieciństwo, do którego nie przechodzimy. I oczywiście jakby ta kultura egoizmu, ona ma bardzo wiele konsekwencji, tak? To jest niezainteresowanie dobrem wspólnym, czy ukazywanie patriotyzmu jako czegoś wstecznego i nieatrakcyjnego, przełożenie akcentu na konsumpcjonizm, że właśnie kupowanie, nabywanie albo zajmowanie się tylko sobą jest tym, co jest istotą naszego życia. Niektórzy filozofowie opisują, że to jest właśnie źródłem tego kryzysu demograficznego, którego w żaden sposób nie możemy przełamać, dlatego że to jest zmiana ideowa, przejęcie po prostu funkcji poznawczych na zupełnie inne przedmioty niż dotychczas były przejmowane. I to jest wyzwanie, które jako wspólnota narodowa, jako społeczeństwo, jako politycy czy jako wyborcy nie jesteśmy w stanie przełamać, a będzie determinowało niewątpliwie nasze życie i będzie sprawiało, że będzie to zupełnie inne społeczeństwo w 2050 roku, jeżeli te zmiany będą dalej postępowały. Na pewno bardzo dla nas orientalne z punktu naszego dzisiejszego punktu widzenia i na pewno wyjątkowo rezonujące na te wszystkie sprawy, o których dzisiaj chciałem pokrótce Państwu powiedzieć, i to w taki sposób, że nie odważyłbym się tego przekładać na jakąś analizę, w jaki sposób mogłoby to wyglądać, bo to by była czysta futurologia. Ale niewątpliwie taką mam konstatację ogólną, jeżeli chodzi o Polskę 2030, 40, 50, że powinniśmy licytować nasze sprawy wysoko, powinniśmy podjąć ten wysiłek. Są przed nami ogromne szanse na to, aby Polska naprawdę, patrząc na ostatnie 500 lat historii, zajmowała bardzo wysokie miejsce w świecie i żeby to był naprawdę później kiedyś przez historyków opisywany jako złoty czas, ale mamy po drodze bardzo dużo niebezpiecznych zakrętów i bardzo dużo wyzwań i możemy się na tej drodze naprawdę potknąć i przewrócić, co mogłoby się zakończyć dla nas bardzo tragicznie, dlatego to wymaga ogromnej również takiej odpowiedzialności polityczno-społecznej od nas wszystkich, ale przede wszystkim oczywiście od rządzących, ale od nas wszystkich. I tak bym zakończył, bo proszę, tak jeszcze tylko może jeszcze proszę zwrócić uwagę, jeżeli zostaną zrealizowane wszystkie projekty pana premiera Błaszczaka, jeżeli chodzi o uzbrojenie, to zastanówcie się Państwo, kiedy Polska dysponowała taką siłą, takim potencjałem obronnym, takim potencjałem zbrojnym przez ostatnie 400 lat. No chyba ostatni raz relatywnie do sąsiadów, do innych sił, to chyba Jan III Sobieski dysponował. Rozumiecie Państwo, w jakim momencie jesteśmy, tak? To jakby to porównanie pokazuje, gdzie jesteśmy, ale jak wiele to wymaga też od naszego podejścia państwowego i do pewnego myślenia o nas w przestrzeni rzeczywistości, jak dużo musimy jeszcze przepracować, aby ten stan faktyczny, który będzie był właściwie obsługiwany przez nas jako gospodarzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za piękny wykład, bo i historia, i przeszłość, i przyszłość nam pan wojewoda tutaj okazał. No przepięknie to wszystko wygląda. Musimy się naprawdę faktycznie zastanowić, bo świętej pamięci nasz prezydent Lech Kaczyński dążył do tej czwartej Rzeczypospolitej. No niestety przerwano jemu tą piękną drogę, no ale my musimy kontynuować i faktycznie w tym momencie stoimy przed wielkim wyzwaniem, bo faktycznie teraz te wybory,
które tuż, tuż, prawda, 15 października się odbędą i to jest wybór, czy będziemy faktycznie narodem wolnym, czy będziemy znów podległym, bo faktycznie to tak wygląda, że z jednej strony mają chrapkę Niemcy, a z drugiej mają Rosjanie. Także my musimy wybrać bardzo dobrze. I faktycznie tu musimy się dobrze zastanowić. Także refleksja jest bardzo duża i dziękujemy za tą piękną, piękną przedstawioną nam historię i wykład. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko mały wtręt zrobić o lotnisku, bo 50 lat temu pracowałem na lotnisku. To jest odnośnie słów prezydenta Czajkowskiego o gigantomanii lotnisku w Berlinie. W tej chwili to lotnisko na Okęciu to jest na 40. miejscu w Europie. Po zbudowaniu CPK, przepraszam, będzie na 10., więc to nie jest żadna gigantomania. Tak, ja nie chciałem więcej jakby mówić o CPK, ale ja, jest mi to niezwykle bliski projekt i bardzo się cieszę, że jako wojewoda mazowiecki mogę się tym projektem zajmować i on, proszę zauważyć, kiedy o nim mówimy, ja bardzo, poza licznymi bezdyskusyjnymi argumentami dotyczącymi ruchu lotniczego, dotyczącymi centrum komunikacyjnego, proszę zwrócić uwagę, że wszyscy pamiętamy, ja nie wiem, czy nadal w pociągach wiszą te mapki, chyba nie, one wisiały właśnie w latach szczególnie 90. i po 2000. mapa połączeń kolejowych w Polsce, na których było widać zabory, prawda? I no, to było jakby oczywisty spadek, nie tylko po tym, że w zaborze pruskim było najwięcej kolei budowanych, ale ta kolej była budowana do Berlina, bo przecież jako organizm państwowy Prusy budowały w taki sposób, aby połączyć ze swoimi ośrodkami gospodarczymi, politycznymi miasta. Rosjanie, wiadomo, że w Królestwie Polskim czy w kraju państwie nadwiślańskim, w kraju nadwiślańskim nie budowali kolei za karę. Austriacy w ogóle mieli problem z budowaniem kolei. Ale teraz CPK ma przełamać te ograniczenia jeszcze XIX-wieczne. Proszę Państwa, to spójrzcie, jak ta historia, jeżeli do kogoś te argumenty jakby takie bardziej ezoteryczne, ideowe nie przemawiają, to jak CPK jako pierwszy dopiero przełamie te podziały zaborów. Na przykład w Łodzi, w której się urodziłem, były dwa dworce. Jeden był właśnie na Rosję, a drugi był na Zachód. Dopiero i nie było łączności. Dopiero teraz w ramach centralnego portu jest budowany tunel pod, który łączy. Tak. Oczywiście tam kolej potem została dobudowana w PRL-u, ale to jest takie symboliczne przełamanie. I w centralnym porcie komunikacyjnym poza lotniskiem wszystkie te szprychy, o których premier Morawiecki mówił, wszystkie połączenia różnych miast będą się łączyły. I to jest pierwszy raz. Jeżeli to nastąpi, to będzie infrastrukturalne przełamanie ograniczeń powstałych w XIX wieku przez zabory. Że to ma sprawiać, że mieszkaniec Szczecina będzie chętniej leciał spod Warszawy, samolotem będzie miał przejazd koleją dużych prędkości, niż z Berlina, który co prawda jest bliżej do Szczecina. Ale to przecież my musimy jako organizm spajać nasze państwo infrastrukturą, prawda? I to jest tak nieprawdopodobnie ważne, żeby centralny port komunikacyjny poza lotniskiem powstał, żeby powstały wszystkie szprychy po to, żeby wszyscy właśnie w tym takim ośrodku gospodarczo-politycznym, który jest gdzieś pomiędzy Warszawą, Toruniem a Łodzią, stamtąd podróżowali. Tak. Dziękuję. Ja na dwie sprawy chciałam zwrócić uwagę. Jedna to jest ta, o której już była mowa, czyli że zawsze musimy mieć w tyle głowy wspólne interesy naszych dwóch głównych zaborców, czyli Rosji i Niemiec, które należy zawsze widzieć nie tylko w sferze militarnej, politycznej, ale gospodarczej także i nie wolno o tym zapominać ani na chwilę. A druga sprawa to jest sprawa nauki. I tu najpierw wrócę może do okresu
sprzed 100 lat, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Czcimy tych ojców naszej niepodległości, którzy bądź politycznymi działaniami, dyplomatycznymi, bądź militarnymi prowadzili do niepodległości i słusznie. A pomijamy tych, którzy ze sfery nauki mają swój wkład. Chodzi mi w szczególności o Romera. Jego pomnika bardzo mi brakuje w Alejach Ujazdowskich, bo to dzięki jego mapom etnograficznym ukształtowała się granica na Górnym Śląsku. No i teraz, żeby przejść do rzeczywistości aktualnej, niestety ja widzę brak zrozumienia w decyzjach naszych, tych, którzy pilotują sprawy nauki dla rozwoju nauk przyrodniczych. One wymagają innego finansowania, przede wszystkim stałego finansowania, bo inaczej ten rozwój po prostu trwał normalnie nie będzie. Aktualna tak zwana punktoza i grantoza niszczą szanse rozwoju polskiej nauki. I myślę, że z tego musimy się wygrzebać, jeżeli chcemy dać szansę rozwoju. Bo w 90-tych latach praktycznie polityka ówczesnych władz pogrzebała szansę rozwoju polskiego przemysłu, niszcząc biura projektowo-konstrukcyjne w zakładach pracy. I wtedy nastąpiła luka po prostu również w kształceniu polskich inżynierów. A są naprawdę dobrzy. I to jest taka sprawa, o której też musimy jakoś pamiętać. Dziękuję. Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza, która mi leży bardzo na sercu, przywracanie dziedzictwa pierwszej Rzeczypospolitej, ale w sferze właśnie naukowej. Tak się akurat składa, że moja żona jest zaangażowana w przywracanie tego dziedzictwa łacińskojęzycznego Polaków w renesansie. No i tu jest wielki problem, bo ciągle nie ma wystarczających, albo nie ma wystarczających wysiłków, albo te opory są zbyt duże, odzyskiwania dóbr bibliotecznych. To jest bardzo duży problem. Wielu badaczy nie ma lub ma ograniczony dostęp, bo wiele naszych zbiorów jest przetrzymywana nadal nie tylko w Niemczech, w Szwecji, ale ogromna liczba w Rosji. Oni sobie zbudowali tak naprawdę swoje państwowe, te wielkie biblioteki na zbiorach ukradzionych w Polsce. I tu bym gorąco apelował, żeby zwrócić na to uwagę w kolejnych latach. Ja rozumiem, to nie jest sprawa na najbliższy rok, pewnie też nie na jedną kadencję, ale w ogóle trzeba na to zwracać większą uwagę, żeby odzyskiwać nie tylko bardzo ważne dobra utracone w wyniku działań Niemiec, Adolfa Hitlera w czasie II wojny światowej, ale właśnie też te starsze i nie tylko z kierunku niemieckiego, choć to jest bardzo ważne prestiżowo, także reparacje, ale żeby myśleć też o tych kierunkach północnych i wschodnich. A druga rzecz, jeśli mamy myśleć perspektywicznie, u nas nie ma tej tradycji myślenia perspektywicznego. Ja pamiętam, że jak od kilku lat różnym ludziom ze środowiska kultury czy filmu podpowiadam taki moje idee fix, żeby uczcić 1101 rocznicę państwa i sztu i państwa, taką akcją 110 filmów, dużych filmów historycznych. Perspektywa 40 kilku lat. No, jest czas, ale do tego jest potrzebna ustawa. Oni to wszystko mówili, do tego jest potrzebna ustawa, żeby to były wielkie fundusze. Ale tłumaczyli, że
idea dobra, ale mało praktyczna w Polsce, gdzie właśnie nie ma tego oddechu, tego spojrzenia perspektywicznego, nie tylko pan mówi na 7 lat, a na 40 kilka lat. A jeśli mamy odbudowywać tę wielką Polskę, to musimy myśleć dziesięcioleciami. I w związku z tym, to poza tym jednym wąskim tematem, myślę, że ważne jest po pierwsze odbudowanie tego dziedzictwa szeroko rozumianej pierwszej Rzeczpospolitej Międzymorza, ale także wsparcie na pewnych ograniczonych polach zadaniowo o sojusze z innymi państwami, przede wszystkim wzmocnienie tego o północ-południe i o Skandynawię aż do Turcji. Ja myślę, że nie ma co się bać poszerzenia dobrych kontaktów w różnych dziedzinach, nie we wszystkich, ale z Turcją, żeby to dotarło rzeczywiście do basenu Morza Śródziemnego głęboko, głęboko, ale także takie celowe sojusze z państwami dalej, czyli właśnie z Wielką Brytanią i z niektórymi państwami Europy Zachodniej, celowe, nie we wszystkich dziedzinach, bo nie da się zbudować od razu takiej wspólnoty we wszystkim, ale celowo, żeby rozwiązywać różne problemy wzmacniające państwo polskie, myślę, że ważne jest jeszcze większy nacisk kłaść na te właśnie perspektywiczne sojusze z innymi państwami. Ja tutaj chciałem nawiązać do wykładu pana wojewody i powiedzieć o tym, że te nasze ambitne plany rozwojowe, CPK i inne rzeczy, Mierzeja, wymagają oczywiście ogromnych pieniędzy. I teraz, żeby te pieniądze Polska miała, musi mieć silną gospodarkę. A tą silną gospodarkę nasi poprzednicy, przywódcy, Balcerowicz, tamten okres, no rozwalili dokładnie. Jeszcze przed wojną było coś takiego, co się nazywało państwowy monopol na dziedziny gospodarki, które są jakby najbardziej zyskowne, i taką najbardziej zyskowną gospodarką to był przemysł spirytusowy, no bo pędzi się spirytus z pszenicy czy z czegoś tam i to jest bardzo dochodowe. Myśmy te rzeczy pooddawali za symboliczne złotówki, a to utrzymywało całą strefę socjalną gospodarki państwowej. I teraz nad tym powinniśmy dzisiaj pracować, żeby takie tego typu dochodowe gospodarki z powrotem państwo przejęło swoje ręce, bo na czym my mamy zarabiać? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, panie wojewodo, dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie. Pana plany na reformy dotyczące województwa mazowieckiego, dotyczące miasta, biorąc pod uwagę, na jak ciężkim terenie przyszło panu pracować, na to i na przyszłą kadencję, czego serdecznie życzę, patrząc na to, jakich pan ma tutaj, że tak powiem, może, jak to powiedzieć, przeciwników, nie, to na pewno nie są współpracownicy, mówi o marszałku, mówi o prezydencie miasta, etc., etc., bo państwo, jak wszyscy tu siedzicie, spotykacie się z różnymi problemami, które tak naprawdę ogniskują się wokół tego, czy da się to wreszcie wziąć silną ręką i próbować zmieniać. I mam nadzieję, że pan wojewoda jako młoda osoba, widzę, że dynamiczna, jest w stanie co zrobić i brawa dla pana, proszę wojewody. Zaprzyjaźnione sąsiedzkie województwo tutaj łódzkie i myślę, że może ma pan jakąś taką lepszą perspektywę, patrząc na to, co tutaj się dzieje. W różnych zakresach, bo wiadomo, że tutaj jest stajnia Augiasza, totalna. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, trochę nam się czas kończy, także... Tak, jeszcze właśnie pan wojewoda się musi odnieść do tego wszystkiego, to ja bym miał tylko jedno pytanie, mianowicie chciałem poskarżyć na pana Trzaskowskiego. Do pana wojewody, co on wyprawia z Warszawą? Prawda? Ulica zwęża, likwiduje parkingi, tu się w ogóle nie daje żyć. Także, czy pan wojewoda ma jakąś władzę, żeby to ukrócić? Zakaz samochodów.
dobry. Ja chciałam tylko zapytać się pana wojewodę, czy ma pan środki, możliwości prawne jako prawnik zmuszenia prezydenta miasta do realizowania własnych decyzji zwrotowych? Bo są przypadki, że była decyzja zwrotowa w 2014 roku i nadal nie jest wykonana. I takich decyzji jest bardzo dużo. I myślę, że są możliwości prawne, że wojewoda mazowiecki ma jednak, spełnia jakby pewną formę nadzoru nad prezydentem miasta i trzeba ukrócić praktyki, które są po prostu sprzeczne z prawem, sprzeczne z konstytucją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wszystkie głosy. Zawsze z tyłu głowy pani powiedziała, że trzeba mieć tych zaborców. To mi właśnie przypomina, był kilka tygodni temu u pani Raczyńskiej w Weinsberg, trzech profesorów rozmawiało o dziedzictwie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, profesor Rau, profesor Legutko i profesor Roszkowski. I tam zostało tak to ładnie zdefiniowane, że Rosję w obecnym kształcie należy uważać za jawnie wrogą wobec Polski, a do Niemców należy podchodzić z dystansem i dużą nieufnością, jako z założenia myśli prezydenta Kaczyńskiego. To tak mi się przypomniało, jak pani o tym powiedziała. Generalnie z większością tutaj z wypowiedzianych poglądów się zgadzam, tak? Jeżeli chodzi o utracone dobra biblioteczne, no to absolutnie pełna zgoda, tak? Tu nie ma żadnych wątpliwości do tego. Wiecie państwo, że dopiero teraz odbywają się prace naukowe tłumaczące z łaciny na język polski posiedzenia polskich sejmów w I Rzeczpospolitej. One w ogóle nie są przetłumaczone do dzisiaj. One są teraz sfinansowane zresztą przez państwo i przez Orlen. Ja sam jako kiedyś na uniwersytecie brałem udział w takich pracach nad takimi projektami. I myślę, że jeżeli chodzi o te wywiezione księgozbiory do Rosji, no to raport strat, który ma być przygotowany, jeżeli chodzi o straty poniesione względem Rosji, to znaczy to, co Rosja nam ukradła, to trzeba jak najbardziej tam wpisać. Ja proszę zwrócić uwagę, ja zawsze podróżując po Polsce i Polskę zwiedzając, rzuca mi się to w oczy, nie wiem, czy państwu się wrzuciło w oczy, jak wiele polskich zabytków z czasów piastowskich i jagiellońskich jest zniszczonych. Nie mówię o dworkach szlacheckich, bo to PRL już dobił do końca i zniszczył, tak? Ale jak wiele jest zniszczonych i nie pozostało w ogóle, mimo że są w źródłach historycznych i na mapach. Za to, jak były konsekwentnie niszczone od XIX wieku do poprzez wiek XX i wysadzane w powietrze po to, żeby te materialne ślady naszej historii nie zostały. Jak jedziemy na Dolny Śląsk, ile jest tych zamków niemieckich? Ja nie mam nic przeciwko zamkom niemieckim, tylko ile ich jest? Jest ich pełno, prawda? Nie są zniszczone. A jedziemy do Małopolski, historycznie, nie wiem, na północ do ziemi sandomierskiej, dzisiejszego województwa świętokrzyskiego, są wszystkie zniszczone, proszę państwa, nasze pozostałości, czy to po magnaterii, czy po zamkach królewskich, ich nie ma, są zniszczone. Stąd też ten projekt premiera Kaczyńskiego, tak, o odbudowaniu Polski, to ma nastąpić, tak? To mi się tak a propos... O, Pałac Saski, tak, to mam szczęśliwie i w tym swój udział. Jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, z Turcją mamy bardzo dobre relacje obecnie, dyplomatyczne i one są dość bliskie i właśnie zbudowane właśnie w tym względzie. Ze Szwecją są dobre, ale trudniejsze o wiele z różnych powodów, tak. Z Wielką Brytanią chyba, na pewno pomiędzy ministrami obrony narodowej bardzo dobre są. Ale co do budowania sojuszy i tych tymczasowych, incydentalnych, ja w pełni się zgadzam. Tutaj pan mówił o gospodarce, o planie Balcerowicza. Kiedy popatrzymy na dzisiejszą sytuację budżetową i zestawimy budżet państwa 2015-2023, to muszę powiedzieć, że takiego dużego pesymizmu co do naszej aktualnej sytuacji bym nie miał. Tak? Tam nie ma, biorąc pod uwagę oczywiście inflację, jaka jest między 2015 a 2023, ona tak policzona łącznie będzie wynosiła jakieś 49%, to nie ma sfery państwa,
w której, nawet biorąc pod uwagę inflację, nie byłoby dwa razy więcej pieniędzy. Jest nieprawdopodobny przeznaczenie. Zasypanie luki VAT-owskiej i uszczelnienie systemu podatkowego na bardzo wiele sposobów sprawiło, że nie ma nawet porównania, szanowni państwo. To my się do tego przyzwyczailiśmy, tak? Że jakby żyjemy i oddychamy w tych warunkach. Nie ma porównania między budżetem przyjętym przez rząd pani premier Kopacz a budżetem 2023. Przez 7 lat rządów PO-PSL na drogi lokalne w gminach i powiatach wydano 5,5 miliarda. W latach 2019-2023 chyba 5 miliardów wydano w województwie mazowieckim. A w skali kraju to idzie tam w 20 ileś miliardów. To są takie różnice, jeżeli chodzi o nakłady finansowe. Także jeżeli chodzi o samą sytuację budżetową czy gospodarkę w tym momencie, to nie jest sytuacja zła, wręcz jesteśmy prymusem. Problem polega na tym, żebyśmy ten wzrost gospodarczy i budowanie polskiego kapitału zabezpieczyli, może żeby nie przyszedł żaden Balcerowicz, który nas znowu sprowadzi do ziemi, tak? I to jest kluczowe, bo faktycznie i w przypadku odcinania albo szantażowania nas z zewnętrznego jakimś odcinaniem jakichś funduszy, to my musimy mieć nasze własne źródło dochodu i zabezpieczenia. I w tym... Oczywiście. Teraz pan pytał o miasto i o Warszawę. Jest to sytuacja skomplikowana niewątpliwie Warszawy, jak się jej przyjrzymy, bo mamy dwa elementy, tak mi się wydaje, jak ja myślę o Warszawie. Z jednej strony jest Warszawa warszawiaków, chodzi o jakość życia, o ceny odbioru odpadów, o komunikację miejską, o zieleń, o estetykę miejsca, dzielnicy. Jest jeszcze druga Warszawa, będąca symbolem państwowości polskiej i będąca, mająca być metropolią. To są dwie różne Warszawy i potrzeba pomysłu na obie. Nie ma pomysłu na żadną, bym powiedział obecnie. Znaczy uważam, teraz jesteśmy na jakimś etapie podsumowywania prezydentury, tej kadencji prezydentury Trzaskowskiego. Ja uważam, należę do tych, którzy uważają, że to, co było rozpoczęte w czasach Gronkiewicz-Waltz, a głównie ona rozpoczynała to, co było zapisane w strategii jeszcze Lecha Kaczyńskiego, to Trzaskowski kontynuował, od siebie bardzo niewiele dodał. Generalnie to jest czas stracony, bardzo jest leniwym prezydentem w mojej ocenie, bardzo mało aktywnym, bardzo mało obecnym, bardzo mało zajmującym się sprawami miasta, a bardzo dużo zajmującym się polityką ogólnopolską. Jest osobą, która nie jest zdolna do kreowania własnych pomysłów i rozwiązań, tylko wszystko to, co on robi, to jest rozwój imitacyjny. To znaczy te strefy czystego transportu, czy tam wykluczenia komunikacyjnego, jak ja to nazywam, czy innego tego, inne tempo 30, czy inne niby ekologiczne pomysły. To wszystko, oczywiście, że w ustawach, ustawy dopuszczają takie rozwiązania i w Europie, na Zachodzie, czy w niektórych miastach Kanady, czy Stanów, one są wdrażane, ale jakby pan Trzaskowski nie bierze pod uwagę, że te miasta, w których to jest wdrażane, są zupełnie na innym etapie niż my. To znaczy, czym innym jest wdrożenie strefy czystego transportu w mieście, które ma 10 linii metra, która ma kolej obwodową, dojezdową, która przemieszcza się pod miastem, gdzie jest jeszcze sieć dodatkowo autobusów czy tam tramwajów, gdzie no i nawet ścieżek rowerowych, tak, gdzie są parkingi rowerowe, parkingi pod miastem, do których się dojeżdża, zostawia samochód, wsiada się do metra i się jedzie. A co innego jest w Warszawie. Przecież problem korków warszawskich jest skomplikowany w sensie do rozwiązania, ale w sensie zdiagnozowania nie jest trudny. Po prostu mamy transport publiczny, który jest niewydolny, więc nie jest atrakcyjny, więc nikt nie będzie chciał z niego korzystać, bo jeżeli ma dojechać do pracy w godzinę, a może w samochodem w korkach w 35 minut, to wybierze samochód. I teraz w taki zapóźniony w pewnym sensie, relatywnie, tak, obszar jak Warszawa, jeżeli się wrzuca rozwiązanie, które jest absolutnie wyprzedzające pewien rozwój, no to nie skończy się to dobrym, to nie będzie sukcesu, tak. Planem jest
jakby pan prezydent wyszedł i powiedział, że zbuduje jeszcze 5 linii metra, zbuduje kolej średnicową. No ja wiem, że obiecywał, ale to wiecie państwo, to fajnie się obiecuje w czwartym roku kadencji, no to wiadomo. Zbuduje północ-południe jeszcze odpowiednią kolej dojazdową, wejdzie w kooperację, czy to z marszałkiem województwa, po to, żeby naprawdę zaprojektować kolej aglomeracyjną z prawdziwego zdarzenia, dobuduje parkingi w miejscach, w których zaczynają się te przyszłe linie metra, w których mogą dojechać mieszkańcy Pruszkowa, Legionowa, czy którejkolwiek miejscowości, Leszczynowoli, którejkolwiek państwo sobie wybierzecie i będą się przesiadać w ten transport miejski i będzie wiadomo, że dojadą 25 minut do centrum, czy do którejkolwiek dzielnicy, gdzie chcą. No to możemy sobie wprowadzać strefę czystego transportu, no nie ma problemu. No i wtedy to też nikogo nie będzie bulwersowało, bo inaczej system będzie działał. To tak częściowo też w sensie krytyki, ale też no z tej krytyki jakby pewna pozytywna wizja się wyłania, jakbym sobie z tym radził. Jeżeli chodzi o decyzje zwrotowe, to one, ponieważ dotyczą mienia komunalnego, nie są w zakresie mojego władztwa, niestety mojego władztwa prawnego, dlatego że musicie państwo pamiętać, że na mocy faktycznie wojewoda jest instytucją, organem konstytucyjnym powołanym do sprawowania nadzoru w imieniu prezesa Rady Ministrów nad samorządem, ale tylko w określonym przez ustawę zakresie. I to nie jest tak, że mam prawo wkraczać we wszystko, co robi prezydent, no bo jednocześnie on ma bardzo silny mandat demokratyczny, że ktoś go wybrał na ten urząd i nie we wszystkich sferach moje oddziaływanie istnieje. W sferach, w zakresie nieruchomości istnieje w tym wypadku, gdzie one dotyczą Skarbu Państwa. Znaczy ostatnio państwo czytaliście, to pan Śpiewak podniósł, że gdzieś oddano kamienicę, którą w ogóle nie należało oddawać, ponieważ nie podlegała zwrotowi. Wybudowana była, ja od razu się tym zainteresowałem, ale no niestety mój nadzór nad prezydentem w tym zakresie, ponieważ to jest jego mienie komunalne, nie rozciąga się. Gdyby to zrobił z kamienicą w ramach Skarbu Państwa, to bym go z przyjemnością ścigał. Tutaj ostatni głos. Ja się tutaj z panem, znaczy nie do końca zgadzam, tak? I zgadzam się i nie zgadzam. Znaczy ci, którzy na forum międzynarodowym opluwają Polskę i ją krytykują, to niewątpliwie dopuszczają się dla mnie zdrady. Niewątpliwie świetnym przykładem jest ta tak zwana afera wizowa, której nie ma, a którą tak udało się im sprzedać za granicę, że kanclerz Niemiec udziela sobie połajanek wobec Jarosława Kaczyńskiego, z tego co dzisiaj słuchałem. Ale teraz tak, reforma sądów. Ja będę bronił mojego rządu i powiem tak, że nie dało się, znaczy próbowaliśmy, ale nie dało się też wszystkiego w 8 lat zreformować. Ja państwu podzielę się taką osobistym doświadczeniem, jak w ogóle. To, że stałem wojewodą, to jest dziwna historia, bo nigdy nie planowałem, ale ja byłem doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i zajmowałem się myślą anglosaską głównie. I pewnego dnia, dokładnie 8 grudnia 2015 roku, mój szef, profesor Rau, wrócił i powiedział, że widział się z panią premier Szydło i że jutro będzie wojewodą łódzkim od 9 grudnia i że mnie prosi, że zaprasza mnie do zespołu. No i ja wtedy tak siedząc o godzinie 19 na uniwersytecie, no dwie myśli mi przeszły przez myśl wtedy. Pierwsza myśl moja była taka, no, że jak kieruję się w swoim życiu lojalnością, jeżeli mój profesor mówi, że mnie potrzebuje, no to idę na te nieznane wody do tego urzędu wojewódzkiego, chociaż nigdy się praktyczną polityką nie zajmowałem. A druga moja myśl była taka, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość w parlamencie i jest prezydent Duda, czyli jest niepowtarzalna i jedyna historyczna możliwość, żeby ten okrągły stół, czy to porozumienie z siekierą rozrąbać raz na zawsze i poprowadzić Polskę do przodu, to co ja powiem swoim dzieciom, jakbym powiedział, że nie i nie pójdę razem pracować i dokładać się do tego dzieła? Co jako konserwatysta czy człowiek prawicy, jak ja spojrzę w lustro? To były moje dwie motywacje, które potem tak jakoś zameandrowały, że skończyłem tutaj z państwem dzisiaj. I
i będę jakby bronił tego dorobku 8 lat, bo jednak no, dezubekizacja nastąpiła w wymiarze emerytur dla funkcjonariuszy. Ja Państwu, dekomunizacja w wymiarze symbolicznym, co prawda jesteśmy w mieście, w którym najbardziej się ona nie powiodła przez decyzję właśnie radnych i prezydenta, ale jednak w wymiarze ogólnopolskim udało się zlikwidować poza cmentarzami, na których ustawa nie obowiązuje, udało się naprawdę zlikwidować piękną liczbę tych okropnych i szkaradnych komunistycznych pomników. To jest osobny... Mnie Gazeta Wyborcza już tu ścigała, jak powiedziałem w pierwszym wywiadzie, że dla mnie należałoby faktycznie zburzyć, ale że to było jakoś bardzo kontrowersyjne. Znaczy to nie jest mój program, że będę tam stał z dłutem, tak? Ale lustracja... Faktycznie 2005-2007 się nie powiodła, ale ostatecznie przepisy lustracyjne funkcjonują i teraz też biorąc pod uwagę nieubłaganość upływu czasu, wydaje się, że proponowanie jeszcze jakichś bardziej radykalnych rozwiązań w tym momencie, tak, no też niewiele by zmieniło już, bo nastąpiła lustracja bezcenna była w momencie pierwszych rządów i każdy, i przed premierem Olszewskim i premier Olszewski, to był wtedy ten moment, który był kluczowy, kiedy nomenklatura się uwłaszczała, wszystko wiemy jak było, prawda? A teraz to już jest, powiedziałbym, już mam to mniejsze, bym bronił, już to ma mniejsze znaczenie w tym momencie. Jeżeli chodzi o dziedzictwo PRL-u, no to właśnie ja mam wrażenie, że przez te 8 lat nam się w sposób bardzo wydatny udało od tego dziedzictwa jednak i w warstwie i symbolicznej, i faktycznej oderwać i przebudować bardzo wiele segmentów państwa polskiego i prawa poza sądami i odejść od tego dziedzictwa. Wydaje mi się, że to w bardzo dużej mierze nastąpiło. Aneks WSI to jest decyzja prezydenta Rzeczpospolitej, bo to także tutaj na to nie mamy wpływu. Doktryna Kiszczaka, no wydaje mi się, że nie obowiązuje. Wiecie Państwo, dzisiaj akurat przez przypadek przez przypadek zacząłem dzisiaj dzień od pijąc kawę od obejrzenia, to absolutnie przypadkowo, wystąpienia Rakowskiego do stoczniowców, jak Państwo pamiętacie, jak Rakowski był premierem i chciał bohatersko zlikwidować stocznię gdańską, pamiętacie? I on tam słuchałem tego, to absolutny przypadek mojego wyszukiwania tam historycznych różnych wystąpień w internecie. I on tam w takim płomiennej dyskusji pouczał stoczniowców, że tam tylko ulotki ekstremiści czytacie, nic nie wiecie, gdyby nie władza ludowa, to by was tu nie było, mnie tu by nie było, bo byśmy krówki pasali, tak, pamiętacie Państwo? I podawał, wielkim osiągnięciem PRL-u dla niego było zadźgnięcie przyjaźni między Polską a Rosją. I pomyślcie Państwo, minęło od tego wystąpienia ile? 30 kilka lat. 36 lat. I gdzie jesteśmy? Jak wspaniale od tego dziedzictwa Rakowskiego nam się udało odejść. Nikt dzisiaj nie wyjdzie i nie powie, że kryterium sukcesu dla polskiej, dla racji stanu naszej jest to, żebyśmy się przyjaźnili z Rosją. No nikt, takich szaleńców no, niewielu. To... No mówię szaleńców, ale także wydaje się, że przeszliśmy tę drogę jednak. Jest jeszcze jedno zagadnienie, które było faktycznie tu podjęte. To jest racja stanu i myślę, że to jest, ktoś powinien tu przyjść i o tym powiedzieć, bo to jest też ciekawe, czy po 89 roku w ogóle została sformułowana jakaś doktryna racji stanu w Polsce i czy to nie jest tak, że każde stronnictwo ma swoją, a tak naprawdę państwo polskie powinno mieć jedną, tak? I to jest na pewno temat otwarty. Jeśli